Festiwal Polska od Kuchni prezentuje Gospodyni wie najlepiej. Witamy Państwa w programie Gospodyni wie najlepiej. Dzisiaj ze mną KGW Drężek. Drężek, czyli gmina Myszyniec. A Myszyniec, wiadomo, stolica kurpi... Nie, zielonych. Ze mną dzisiaj Asia i Ela. Dzień dobry. Dzień dobry. Co robimy? Faszerowane rolatki i do tego makaron z pesto z natki pietruszki. Pięknie, zakładamy fartuchy. Ela, od czego zaczynamy robotę? Od tarkowania marchewki i pokrojenia pora. Dobrze. Podsmażamy to. Patrzcie, woda nam się gotuje. Na co ta woda? Na makaron. A, na makaron. Wrzucimy od razu? Oczywiście. Dobra, chodź do środka, ja go otworzę. Przytnijmy sobie. I możemy wrzucać. Proszę bardzo, wrzucajcie. Tak, musisz go nadusić. Makaron Lubella gotujemy, myślę, jakieś 7-8 minut. Zresztą wszystko macie napisane gdzie? Z przodu opakowania. Ja obieram. Proszę. Może być. To ja pokroję por. Farsz, powiedz mi, farsz jest oprócz marchewki, co jeszcze? Por? Por w zasadzie, sól, pieprz, olej na patelnię. Powiedz mi, na którym tle? Oczku? Na drobnym. Na drobnym. Tak. Zagęszczam ruchy. Tak, ja jeszcze powiem tylko, że ta część przyda nam się później do zawijania roladek, więc jej nie kroimy, odkładamy. Patelnia nagrzana, nagrzana. Proszę bardzo. Sprzątamy w kuchni, musi być czysto. A tu my jeszcze mamy ser. Czy to jest ten sam ser, co tamten? Tak. To jest do pesto, to jest do roladek. A, dobra. Najpierw idzie kurczak. Dobrze. Farsz. Okej, okay. Powiedz mi, ten kurczak, on tak normalnie nie wygląda. Co się z nim stało, że on taki płaski? Po prostu go zbiliśmy, potukliśmy. Potukliśmy, rozklepaliśmy. Widzę pieprz, sól też była? Pieprz i sól. Pieprz i sól, dobrze. No dobrze, to ja sobie to przesunę. Zrobimy sobie tutaj pracę. Masz jeden. Ile ich mamy? Masz drugą. Ta się troszeczkę rozlatuje, ale to nie szkodzi. Nakładamy farsz. Dobra. Na to idzie ser. Aha. Okej. I zawijamy w roladek. A boczek kiedy? A boczek na zewnątrz. A boczek idzie na zewnątrz. Ja też chcę, ja też chcę. Rolatki mamy, piekarnik nagrzany, 180 stopni, 20 pod przykryciem i 10 poza. Dokładnie. Przykryjmy. Okej. Dobra. Świetnie. Kuba, ty po prostu wszystko robisz sam, ja nie wiem, czy mogę tu coś pomóc. No oczywiście. Trochę chociaż. Wiesz, chcę być jak najbardziej przydatny. Dziękuję. Paki w kuchni czasami się nie przydadzą. Przydaje się, no przydaje. Dobra, to biorę, wrzucamy. 20 minut, widzimy się za... Widzimy się za 5 sekund, bo zaraz to wszystko w filmie będzie gotowe. Aby zrobić pietruszkowe pesto, musimy podprażyć nerkowce. Dodać do środka odrobinę czosnku. Przekroić cytrynę, wycisnąć z niej sok. Dodać starty ser oraz dużo, bardzo dużo pietruszki. Dodajemy do tego oliwę, blendujemy, a potem wszystko wlewamy do makaronu. Pesto jest gotowe, makaron ugotowany, pesto jest już w makaronie wymieszane ciepłe, a tu mamy gorące nasze rolatki. Składamy danie. Rolatki. Ile chcesz? Dużo. Dużo rolatek? Czy dużo pesto? Dużo pesto. Dużo pesto. Rolatki w całości przekroić mam? Co mam zrobić? Na pół po prostu. Na pół, dobra. To złapiemy sobie. Pięknie to wygląda, powiem ci. Jedna tak, druga może tak. Jeszcze więcej mi się nie zmieści. Super. Moi Państwo, dzisiaj gotowaliśmy z KGW Drężek i robiliśmy fantastyczny makaron z pesto, z pietruszki, razem z Asią i Zelą. Bardzo Wam dziękuję. My również. Oglądajcie Gospodynię wie najlepiej, bo nie powiem nic nowego. Bo Gospodynię wie najlepiej. Smacznego. Pa. Sponsorem strategicznym programu jest KGHM. Sponsorami programu Gospodyni wie najlepiej są Lubella, Tauron, Kaufland, Anvil SA, producent nawozów azotowych Canvil S, Canvil MG oraz Anvistar. Partnerami programu są Tefal oraz Poczta Polska.